Jest z nami Piotr Strus, witam Piotrze serdecznie. Cześć wszystkim, witam. Jak po treningu? Dobrze, zmęczony jak to po treningu piątkowym, już cały tydzień się odkłada, a w piątek mamy jeszcze zapasy na ścianie, więc jest to oczywiście jeden z moich ulubionych treningów, bo lubię pracę na ścianie, ale z drugiej strony ten najbardziej obciążający, no bo dzisiaj akurat było lekko, 5 rund po 8 minut to taka lekka praca. Minęło ponad prawie półtora miesiąca od momentu, jak ostatni raz walczyłeś, w jakiej formie jesteś? Cały czas do przodu rozwijamy się, jestem w przygotowaniach, bo i Krzysio się główka już jest w trakcie przygotowań, więc jeszcze nie mam takiej pewnej gdzieś deklaracji, gdzie dalej zawalczę, ale no cały czas jesteśmy gdzieś tam na rozmowach, prawda, z Arturem i postanowiliśmy być w gotowości, że jak nagle coś wpada, to nie musimy się zastanawiać, tylko bierzemy i działamy. Kontuzje, jeśli chodzi o organizm, wszystko działa jak trzeba? To już jestem w takim wieku i po tylu latach sportu, że wiadomo, że zawsze są jakieś kontuzje i coś tam zawsze boli, ale nie przeszkadza i jakby nawet jutro wpadła jakaś oferta, to myślę, że jestem w stanie się pochylić nad nią. No właśnie, jakieś oferty w tej chwili wpłynęły gdzieś, jeśli chodzi o twoją postać, bo jesteś rozpoznawalnym zawodnikiem, jesteś zawodnikiem, z którym wielu pewnie chętnie by się zmierzyło też w jakiś sposób, żeby porównać swój poziom. Jak to wygląda, jeśli chodzi o organizację? Wiesz co, na razie głównie spływają jakieś produkcje z zagranicy. Mieliśmy Cage Warriors, tylko no nawet dobry termin, ale trochę się finansowo nie zgadzamy, no i zbyt długi okres kontraktowo chcą. Nisko stoi? To nie o funta chodzi, tylko o ilość tych funtów bardziej, a już nie oszukujmy się, no jak mamy nagle miesiąc do gali i mamy poświęcić się, no to też to musi się w jakimś tam stopniu opłacać, wiadomo, to nie chodzi o to, że pieniądz jest tutaj wyznacznikiem tym jedynym, ale no wiadomo, to wszystko już mam rodzinę, dom, trzeba zacząć żyć i mieć ten komfort, że robimy to po coś, a nie tylko dla fanu, jak to się miało 19 czy 20 lat. Padła też organizacja z tej federacji, czy tam organizacji UAE, to jest Abu Dhabi Warriors. Dokładnie. No i tam był krótki termin, ale też jakoś tam no nie przekonali nas. Fajny rywal w miarę, wszystko by się spinało, no ale wiem, że Artur w końcu powiedział, że słuchaj, pomału, też chłopaki, trenerzy powiedzieli, Piotrek, spokojnie, nie ma co się rzucać tak od razu na pierwszą lepszą propozycję, więc poczekajmy. Zaczyna zbioru jakby być w przygotowaniach, więc dajmy sobie chwilę czasu i no i tak jest, ciągniemy temat, cały czas trenujemy ciężko i mamy nadzieję, że za chwilę coś wskoczy i wtedy będzie już ta forma na tyle wystarczająca, że ten tydzień, dwa tygodnie podkręcimy i będzie dobrze. Jesteś w tej kategorii, w której walczy teraz Ihor Potieria, który poleciał do Brazylii z Arbim. Te sparingi twoim zdaniem gdzieś tchną otuchą, że ten poziom pomiędzy zawodnikiem UFC a tobą w tej chwili nie jest, powiedzmy, jakiś dramatyczny dystans, czy po prostu jesteś na takim w miarę wyrównanym poziomie, że dałbyś radę, powiedzmy, powalczyć właśnie w tych topowych organizacjach? Jeśli to chodzi o samego Ihora, to trochę jest tak, że dawno go nie było u nas, bo najpierw była jedna walka, potem on chwilę miał wakacje, nagle mu wpadła teraz ta walka w Brazylii, więc tak naprawdę w międzyczasie on tutaj nie przyjechał do nas, więc nie wiemy, w jakiej jest teraz jakby formie. Też nie wiem, jak... Nie było tych ostatnich przygotowań tutaj, tak? Nie było tutaj, tak więc nie wiem, jak też bym wypadał na jego tle, no ale od zawsze z Ihorem się bardzo lubiliśmy. Miałem jeszcze okazję jakby z nim sparować do tej walki pierwszej w 8-4, no i wcześniejszych w 9-3. No więc wiadomo, no gdzieś tam myślę, że koleżeńskie układy na sali też nie otwierają pełnego spektrum, no ale się w miarę komfortowo czułem, myślę, że Ihor tak samo, nie było jakoś tutaj druzgocących, prawda, przewag ani z jednej strony, ani z drugiej. A zaskoczyło cię zwycięstwo nad Robertem Bryczkiem jego, czy nie? Nie zaskoczyło mnie. Jakby wiedziałem, że Ihor moim zdaniem swoim stylem będzie przeważał, będzie bardzo niewygodny, wiesz, on ma taki luz bardzo duży w tej walce i go pokazał z Robertem, bałem się gdzieś tam, że może gdzieś Robert będzie chciał się mocno bić, tą prawą rękę ma niebezpieczną, no ale widać, że Ihor sobie doskonale poradził z tym i dobrze czuł i dystans, tam chyba jeden cios wszedł taki, który Ihor poczuł, co było widać na w telewizji, jak oglądaliśmy to, ale myślę, że reszta tylko pod dyktando było Ihora, no.
Zapytam Ciebie właśnie o Krzysztofa Głowackiego, bo odpowiadasz też za jego przygotowania i gdzieś tutaj jest to taki zawodnik, który przykuwa dużą uwagę, jeśli chodzi o... Może on nie jest na szczycie karty walk, ale mimo wszystko jego postacią bardzo wiele osób się interesuje, szczególnie środowisko pięściarskie, które też przygląda się na MMA. Wiesz, no Krzysiek też można powiedzieć, że zaczął z wysokiego C. Nokaut, który był, wiesz, nominowanym do nokautu roku na świecie, to jest naprawdę, to jest tak jakby być nominowanym do Oscara, tak? Więc no naprawdę sobie postawił bardzo wysoką poprzeczkę. Musimy teraz tą poprzeczkę udźwignąć, ten plecak na plecach dalej dźwigać, no i możemy zejść z pewnego poziomu, tak? No ale jestem bardzo zadowolony. Krzysiek jest przede wszystkim bardzo ambitnym człowiekiem, zawodnikiem z krwi i kości, który się mocno angażuje. Teraz to już się trochę zmieniło, bo nie tylko ja odpowiadam za przygotowanie, ale Krzysiek normalnie dołączył do WCA Fight Teamu, więc bierze udział w treningach i zapasów pod trenerem Anzorem i treningach z Arbim, tak więc i z trenerem od parteru, tak więc naprawdę no mamy pełen przekrój już teraz tutaj przygotowań. Z chłopakami się mierzę na sparingach, na zadaniówkach, tak więc też mi jest trochę łatwiej, bo już mamy no pełne spektrum tego MMA, no i jestem spokojniejszy, że to nie jest tak, że jest tylko w jednym sosie cały czas się obraca Krzysiek i tylko ze mną robi, bo myślę, że do pierwszej walki to było potrzebne i to wystarczało. No a już teraz, jak wchodzimy na szersze wody, no to już potrzebujemy różnorodności w tych sparing partnerach i w zawodnikach, no i myślę, że to jest zapewnione Krzyśkowi. A jakbyś porównał Artura Szpilkę, którego tutaj masz od początku praktycznie, też jesteście na sparingach i on przechodził tą drogę z pięściarstwa do MMA, i Krzysztofa, komu łatwiej jest tutaj zaimplementować się do MMA? Ciężko mi powiedzieć, tak wiesz, nie chciałbym, broń Boże, urazić Artura, bo też nie uczestniczyłem w jego przygotowaniach, wiesz, widzieliśmy walki Artura na razie, widziałem trochę, jak trenował z chłopakami, bo pierwszą walkę stoczył pod Anzorem, potem już w momencie, kiedy się bił z Marcinem Podzianowskim, no to wiadomo, że przyszedł do innego obozu przygotowawczego. Ciężko mi powiedzieć, bo nigdy tak naprawdę, poza tym, że jakimś tam jednym, dwoma sparingami z Arturem w rękawicach, kiedy jeszcze nie był zawodnikiem, można powiedzieć, startującym w MMA, no to w boksie, no to przepaść między nami, ale ogólnie, jeżeli chodzi o pięściarstwo i zawodnik MMA wychodzi do pięściarza, to my nie mamy szans, to jest w ogóle inny poziom. Poziom, powiedzmy, mistrza świata byłego, tak? No to w ogóle się nie da się porównać, jeżeli chodzi o pięściarstwo, chyba oni się nie mogą porównać z nami w parterze, tak? No jednak nawet jeżeli ta siła będzie duża i na pierwszą, drugą technikę, to na trzecią czy czwartą w końcu gdzieś tam łapiemy ich na te różne techniki. Cieszy mnie to w Krzyśku, że Krzyś się rozwija, tak? Że to już nie jest tak, że łapią chłopaki go i go poddają na pierwszych jakichś tam sparingach, tylko naprawdę no wszyscy mówią, jest dobrze. Ta kultura pracy została przeniesiona z boksu. Ta dyscyplina, która jest tam często gdzieś, jakby powiedzieć, zaszczepiona do tego stylu, który jest w MMA, bo w MMA troszkę tego, ten trening jest bardziej, bym powiedział, nawet rozbity czasami na różne elementy, natomiast w boksie jest bardziej sprofilowany i zdyscyplinowany, jeśli chodzi o powiedzmy, o takie stricte elementy treningowe. Jeżeli chodzi o Krzyśka, to się bardzo dobrze zaadoptował, wiesz, do treningów MMA, jakby nie widzę tutaj, żeby coś mu przeszkadzało, wręcz przeciwnie, mu to odpowiada, on się tym cieszy, wiesz, on mówi, o, ale super dzisiaj był ten trening parteru, nie, Piotr, ale super, więc on to wszystko na razie chłonie i tak czerpie z tego, co mu dajemy, to on to bierze z otwartymi rękoma. Dyscyplina oczywiście, to co mi imponuje wszystko, to jest dyscyplina jego osoby, tak, on, wiesz, przychodzi codziennie, pół godziny wcześniej na salę, on się tu sam rozgrzewa, pomimo że potem i tak jest rozgrzewka, roluje, rozciąga. A tak samo postępował też Artur Szpilka, nie? Zostaje po treningu, wiesz, kultura tego, że wiesz, to jest niespotykane już dzisiaj w tej młodszej generacji zawodników, wiesz, przychodzą z telefonami, Krzysiek zawsze mówi, Krzysiu, masz telefon? O nie, Piotr w szatni jest. On nie nosi telefon sobie na trening, żeby mu niego nie rozpraszało, on jest tutaj sfokusowany na tym, co ma zrobić. I jak ma zaangażować się w ten trening, żeby to dało mu 100% rozwoju, więc to jest fajne w nim. A co do tych, jak powiedziałem, samych rodzaju i prowadzenia treningu, to Krzysiek jakby nie ma żadnych obiekcji. On rozumie, że to trochę inaczej wygląda, że trochę jest stójki, za chwilę trochę jest zapasu, trochę parteru, a potem jest miks na koniec zadaniówkach. I on to jakby przyjmuje jako pewnik, tak powinno być, tak jest.
Ty masz dobrą rękę taką, zawsze gdzieś twoich zawodników skreślano, nagle okazywało się, że twoi zawodnicy wygrywają, tak? No ileż takich przypadków było? No już nie chcę tutaj przypominać, bo to nie w tym jest rzecz. Jak może wyglądać teraz walka Krzysztofa już na najbliższej gali? Wiesz, no Dawid Kasperski, no to jest bardzo utytułowany kickbokser. Ja jestem pewny swego, wiesz, jestem pewny tego, co Krzysiek potrafi w stójce robić, wiesz, dużo poświęcamy czasu na to, żeby Krzysiek widział nogi, które mogą nadlatywać z każdej strony i gdzieś tam mogą go rozbijać i wiemy dobrze o tym, że pewnie Dawid będzie szukał kopnięć i niskich, i na łydkę, i low kicków. Jest mańkutem. To akurat myślę, że jest dla Dawida gorzej, bo myślę, że lepiej się będzie walczyło Krzyśkowi z mańkutem niż z Dawidowi, tak? Znaczy jakby Krzyśkowi się łatwiej będzie walczyło z mańkutem niż z praworęcznym zawodnikiem, tak? Nie chciałem go nazwać normalnym, bo po prostu do chwili słuchałem słowa, bo tak wiesz, kolokwialnie byśmy tak powiedzieli, że to ci mańkuci to są trochę inni niż bo większość jest praworęcznych zawodników. Tak więc Krzysiek zawsze powtarza, że on ma lekkość walki z zawodnikami takimi jak on jest, tak? Czyli którzy są leworęcznymi zawodnikami. Więc myślę, że to jest trochę na niekorzyść Dawida. Tak mi się wydaje, bo Krzysiek super czuje dystans. Dobrze bardzo się porusza, fajnie zamyka na ringu czy na siatce zawodnika, nie daje mu przestrzeni do oddychania. No i wiesz, sam poziom tego boksu, tak, tego jak on dużo widzi, tych dziur, kontr, gdzie, co, jak, czyta ruch, to jest inny poziom, naprawdę to jest inny poziom. Oczywiście wiesz, w momencie kiedy walka dochodzi do parteru i tak dalej, no to trochę tam Krzysiek jest nie w swoim środowisku, ale naprawdę dużo przykładamy tutaj uwagi na te płaszczyzny i zapasów. Widzieliśmy walkę Dawida kilkukrotnie, oglądaliśmy tą ostatnią na KSW, którą wygrał. Widzieliśmy, że spycha do siatki. Akurat to jest mój aspekt, który ja bardzo lubię, więc myślę, że Krzysiek będzie dobrze przygotowany na to również, żeby jak ktoś go będzie dopychał do siatki, cały czas to wałkujemy. No tak samo jak z prowadzenia, wiesz, wstajemy, sami sprowadzamy, to co mnie troszkę zaskakuje, to Krzysiek zaczyna obalać i to tak nieoczekiwanie, więc to jest fajnie. Oczywiście wiesz, trening to trening, walka to walka, trzeba to dźwignąć wszystko, trzeba to wnieść, to się tu wypracowało, to jeszcze tam trzeba potem przed publicznością to jakby pokazać, mieć to, aczkolwiek Krzychu jest na tyle już doświadczonym zawodnikiem i walczył na takich galach i z takim jakby obciążeniem psychicznym, wiesz, o Mistrzostwo Świata i tak dalej, więc myślę, że naprawdę to, co on mówi w wywiadach, że on podchodzi do tego trochę jako do spełnienia swoich gdzieś tam kolejnych marzeń, trochę takiej zabawy. Oczywiście bierze to poważnie, ale jakby no nie czuje tej takiej gigantycznej presji, bo on już te sukcesy. Jego życie nie zależy. To na pewno, aczkolwiek się łatwiej żyje, wiesz, no zawsze się łatwiej żyje. Lepiej być bogatym i zdrowym niż chorym i biednym, no to jest normalne, więc lepiej być zwycięzcą niż przegranym po prostu. No tak, ale w świadomości kibiców oczywiście, zawsze pozostanie mistrzem świata boksu. Oczywiście, że tak, który przechodzi do MMA i który w pierwszej walce trzasnął gościa i prawie dostał nokaut roku na świecie. To na koniec jeszcze zapytam, to jest fajny element w biografii, to już w ogóle nie podlega dyskusji. To na koniec zapytam Ciebie o Twój typ na walkę Szpilka kontra Wrzosek. Jak Ty to widzisz i czy jest w ogóle tutaj szansa dla kto ma większe szanse, może tak bym powiedział? Ja oczywiście, no pomijając aspekt, że Szpila trenuje tutaj, powiedzmy, nie z nami, ale u nas, tak, powiedzmy, czy tam no, w naszym klubie wszyscy razem trenujemy, więc jestem na pewno team Szpila, ale tak już całkiem serio mówiąc, ja naprawdę w Artura wierzę. Artur jest super gościem, mocno zdeterminowanym, wiesz, trenuje bardzo ciężko i widzimy to wszyscy, że on naprawdę zasuwa do tej walki. To nie jest tak, że on coś sobie bierze, mówi, trzasnę go, wiesz, najlepsze sprowadzenie to wiesz, lewy sierpowy. Nie, on naprawdę przygotowuje wielopłaszczyznowo. Dużo poświęca czasu na parter, na zapasy, na stójkę jeździ, cały czas robi, więc naprawdę wierzę w to, że ta walka tak jak zaskoczył nas, bo ja nie ukrywam, ja byłem może nie przekonany, ale obstawiałem, że Mariusz Pudzianowski wygra z Arturem Szpilką, że jednak doświadczeniem wywróci Artura, przeleży na nim, umęczy Artura i będzie ciężko, a to jednak się okazało odwrotnie. No i teraz myślę, że tutaj będzie tak, że to Artur Szpilka będzie w tej walce przeważał, naprawdę. Myślę, że oczywiście Arek Wrzosek ma niesamowite nogi i moc w tych nogach, no a Artur Szpilka ma bardzo mocne ciosy w rękach, no i wiesz, i to będzie fajna konfrontacja. Jestem ciekawy bardzo tej walki, ale gdybym miał postawić pieniądze, to stawiam na Szpila.
bo dłużej robi MMA? Nie, bo uważam, że stawiając tych dwóch zawodników naprzeciwko siebie, Artur jest lepszy po prostu dzisiaj. Okej, okay, dziękuję Piotrze, czekam na Twój powrót i oczywiście oglądajcie, lajkujcie i czekamy na powrót Piotra Strusa do Oktagonu. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.